Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie ciasta z truskawkami. Zapraszam, oglądajcie. Do przygotowania tego ciasta potrzebujemy 200 g masła wyciągniętego godzinę wcześniej z lodówki, 6 dużych jaj, również wyciągniętych wcześniej z lodówki, 350 g mąki tortowej ekstra, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 2 łyżki kakao, 700 g truskawek oraz 200 g cukru. I to jest cały przepis na to ciasto. Jeszcze do dekoracji możemy później użyć cukier puder. Zaczynamy. Miękkie masło miksuję. Teraz do ubitego masła będę dodawała na przemian po jednym jajku. Oraz trochę cukru. Składniki zostały połączone. Teraz przesiewam mąkę. 350 g mąki oraz 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Mieszam na małych obrotach. Ciasto gotowe. Teraz podzielę na dwie równe części, mniej więcej, i do drugiej części dosypię kakao. Do tej części dodaję kakao. Mieszam. Pomogę sobie mikserem. Ciasto wyszło dosyć gęste. Jeżeli uważacie, że jest zbyt gęste, możecie dodać jeszcze 50 ml oleju. Przygotowałam formę o wymiarach 28 x 28 cm. Piekarnik już rozpoczęłam rozgrzewać do temperatury 180 stopni, opcja góra-dół. I zaczynam przekładać ciasto. Możecie użyć tortownicy, możecie użyć prostokątnej formy, na przykład od wymiarach 20 na 30 cm. Ja użyłam dosyć dużej, ponieważ o wymiarach brzegów 28 na 28 cm. Ciasto nie wyjdzie zbyt wysokie, ponieważ ma dosyć dużą formę. Ale jeżeli użyjecie mniejszej formy lub tortownicy, wtedy będzie na pewno wyższy. Jeszcze wyrównam powierzchnię.
i wykładam truskawki. Jeżeli macie duże truskawki, możecie je przekroić na połowę, jeżeli małe, wkładajcie całe. Pamiętajcie o rozgrzeniu piekarnika do temperatury 180 stopni. Pieczemy opcja góra-dół 45 minut. Jeżeli ciasto jest wysokie, w mniejszej formie, możecie je przetrzymać dłużej albo sprawdzić testem patyczka. Widzieliście, ciasto nie jest trudne w przygotowaniu. Wiedziałam, że proste, tylko trzeba chwilę pomiksować. Może to za Was wykonać również robot kuchenny. I tak przygotowane ciasto wkładam do piekarnika na 45 minut. Ciasto gotowe, wyciągam z piekarnika. Właśnie wyciągnęłam ciasto z piekarnika. Musimy poczekać, aż przestygnie, żeby wyciągnąć z formy. Ciasto przystygło. Teraz można je wyciągnąć z formy. Zobaczcie, ciasto z truskawkami, efekt fali, połączenie ciasta jasnego z ciemnym kakaowym. Gotowe. Jeżeli podobał Wam się przepis, subskrybujcie mój kanał Ewa Marchewa. Pozdrawiam, do zobaczenia i smacznego.